Krosnodrzańskie zostaje odkrywane na nowo. Wraz z rozbudową miasta warto pamiętać o ukrytych zabytkach, schowanych pod chodnikiem bądź przykrytych kostką brukową czy trawą. SNAP, czyli Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich z Lubuskiego Oddziału, zajęło się rewitalizacją, czyli dostosowaniem współczesnych linii zabudowy budynków na obszarze Starego Miasta do ich pierwotnych wzorów. Wszystko za sprawą opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego w dolnej części miasta. Urbaniści wykonują wszelkie prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast my jako archeolodzy mamy za zadanie określić najlepiej jak się da na podstawie zachowanych archiwaliów, starych podziałów i sprawdzenia potem tego w terenie, co w tej chwili robimy, które miejsca będą podlegały jakiemu zakresowi ochrony, jeśli chodzi o przeprowadzenie badań archeologicznych przez przyszłych inwestorów. To już trzeci wykop na terenie Starego Miasta i zapewne nie ostatni. Efektem pierwszego było odkrycie wciąż istniejącej frontowej ściany budynku dawnego ratusza. Niestety możemy badać wciąż zachowaną jedynie wschodnią część miasta, gdyż zachodnia została wyburzona. Zabytkowa część Krosna Odrzańskiego posiada podział działek z drugiej połowy XIX wieku. Należy więc sprawdzić, czy to, co znajduje się na planie sytuacyjnym, odpowiada temu, co jest w terenie, mówi Alina Jaszewska. My odtwarzamy w miarę oczywiście możliwości dawne linie zabudowy. To już nam się udało zrobić na pierwszym wykopie, gdzie uchwyciliśmy frontową ścianę budynku dawnego ratusza i przypuszczalnie też określiliśmy narożnik tegoż ratusza. Teraz próbujemy tutaj w kwartale tych kamienic, później jeszcze będziemy robić na narożniku ulicy Ariańskiej i Karola Marksa. Zachowane archiwalia, m.in. zdjęcia czy pocztówki, pomagają określić, które miejsca będą podlegały jakiemu zakresowi ochrony, jeśli chodzi o przeprowadzanie badań archeologicznych. A takich miejsc jest wiele. Zachowane do dziś budynki naszego miasta są w dobrym stanie, co tylko pomaga w odtworzeniu dawnych linii zabudowy. Ja odnoszę wrażenie, że tutaj wszystko jest raczej w miarę zachowane i będzie można przeprowadzić normalne badania. Czyli przyjść z łopatą, zrobić konkretne wykopy, to na pewno jeszcze jakieś fajne zabytki? Zabytków z pewnością jest tu mnóstwo, no ale to jest sprawa naprawdę dużej przyszłości, bo na razie to jesteśmy tylko na etapie tych wytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, jak to będzie dalej wyglądało, czy te tereny zostaną przeznaczone pod zabudowę, czy jednak zapadnie decyzja, że zostają terenami zielonymi, no to myślę, że się okaże jeszcze w tym roku. Nowe budynki, które w przyszłości powstaną w dolnej części miasta, będą musiały odtwarzać dawny podział działek i zabudowę. A na co jeszcze natrafili archeolodzy podczas wykonanych prac na placu Świętej Jadwigi? O tym na krosno24.tv.